Dzień dobry, kłaniamy się. Mecz dzisiejszy komentować będą dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Na początek o pogodzie niezbyt sprzyjającej. Cały czas pada. Piłka będzie się ślizgać i zatrzymywać w najmniej sprzyjających chwilach. Oby widowisko nie ucierpiało z tego powodu. Dziś zobaczymy Arkę Gdynia grającą przeciwko Krakowi. Jak sądzisz, jak zaprezentują się dzisiaj gospodarze? To już prawie koniec sezonu i wszystko jest jasne. Wywalczyli sobie miejsce w środku tabeli, więc dziś grają wyłącznie po to, aby sprawić kibicom radość. Na ekranach widzimy, jak zespół będzie ustawiony na boisku. Klasyczna wersja 4-4-2. Podział zadań zrównoważony, a każda strefa boiska obstawiona w zasadzie równomiernie. A przewagę w obronie albo w ataku zapewnić mają mobilni zawodnicy drugiej linii, na których barkach spoczywa być albo nie być akcji ofensywnej. Ustawienie zespołu Krakowi właśnie na Państwa ekranach. Trener zdecydował się wystawić dzisiaj jedenastkę w ofensywnym wariancie. Ustawienie 4-5-1. Strefa defensywna i środek pola są mocno zagęszczone, a zatem liczy się ochrona własnej bramki i neutralizacja ataków rywali. Jednak dwaj wysunięci ofensywni pomocnicy powinni sprawić, że napastnik nie będzie osamotniony. Stadion Światła w Sunderlandzie został otwarty 31 lipca 1997 roku. Ceremonię otwarcia uświetniło towarzyskie spotkanie między Sunderlandem a Ajaxem Amsterdam. Thank you for attending the Stadium of Light. Enjoy the match. Arbitrem w dzisiejszym meczu jest Zachariasz Krzywicki. Zaczynają. Krakowia rozpoczyna spotkanie. Mirosław Czowilo. Popatrzmy. Krakowia w natarciu. Trochę się zbliżył do pola karnego. Michał Nalepa. Mirosław Czowilo. Próbują rozegrać po skrzydle. Dobrze udało się przeciąć to podanie. No, może być groźnie. Jankowski! I mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole, czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Myślę, że bramkarz pluje sobie w brodę, że nie obronił tej piłki. Przecież prawie już ją miał. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Jankowski. No, z tego miejsca można strzelać. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Strata w środkowej strefie boiska. Damian Zbozień. Robi się niebezpiecznie. Ma miejsce, żeby zacentrować. Oddaje strzał. Podaje z powrotem. Odebrał piłkę rywalom. Jest szansa na groźną akcję. Musi strzelać. I pudło. To była stuprocentowa sytuacja. Taka szansa na wyrównanie. Trudno im będzie stworzyć lepszą sytuację do strzelenia bramki. Michał Marcjanik. Rozgrywają piłkę na własnej połowie, nie dają przeciwnikom okazji do zmiany wyniku. No,
może teraz centrować. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Aj, szkoda tej sytuacji. Zachował spokój, oddał mierzony strzał, ale zabrakło paru centymetrów. Gdyby tylko zamknął oczy i kropnął z całej siły w światło bramki, to z tej odległości bramkarz chyba nie miałby najmniejszych szans. Marciniak. Michał Nalepa. Damian Zbozień. Nikt teraz nie przeszkadza. Mają problem z wybiciem tego dośrodkowania. Mirosław Czowilo. Pokonuje z piłką kolejny metr. Dobra okazja. Ale zmarnował doskonałą szansę. Pudło i wciąż przegrywają. Michał Nalepa. Jankowski. Blisko pole karne. Zablokowane to podanie. Piłka odbita od rywala. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Zbozień. Dobrze przez... Damian Zbozień. Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Michał Nalepa. Blisko pole karne, może strzelać. Zbliża się do pola karnego. Tak jest, rzut karny. Żółta kartka za to zagranie i oczywiście rzut karny. Zasłużona, to było bardzo niesportowe zachowanie. Nie chcemy oglądać takich wejść. Niesamowita interwencja. No już blisko pole karne. Z tej pozycji może uderzyć. Ależ to była fantastyczna obrona. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1-0. Na Estadio da Luz wszystko już gotowe do rozpoczęcia drugiej połowy. Zapraszamy na dalszy ciąg piłkarskich emocji. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Szymon Drewniak. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Ma trochę miejsca na strzał. Gol! Kolejny do kolekcji, mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. No, znakomicie to zrobił. Takie strzały określane są mianem golissimo. Dokładnie tak jak powiedziałeś, niesamowite uderzenie. Siła, precyzja, wyczucie. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2-0. Redniak. Diego Ferrareso. Już blisko pola karnego. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Marciniak. Wymiana podań między dwójką graczy. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Ależ teraz luka na skrzydle. No, obrońcy się pięknie spisali. Ten spalony był naprawdę minimalny. Chociaż i tak nie było większych szans na akcję bramkową. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa. Zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek.
Mirosław Czowilo. Krakowia przed szansą na zdobycie gola. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Zmiana w składzie Krakowi. Marcin. Jak? No, z tego miejsca można strzelać. Szansa! Gol! To jest właśnie to! To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. No i mamy kolejną bramkę. Ciężko będzie odrobić tę stratę. Jeśli chce się gonić wynik, to najpierw trzeba pomyśleć o zorganizowaniu obrony, żeby nie tracić kolejnych goli. Trener, jak widzimy, zdecydował się zmienić tego piłkarza, ale naprawdę pięknie się pokazał w tym spotkaniu. No, tu możemy mieć kandydata do zawodnika meczu. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Mirosław Czowilo. Robi się niebezpiecznie. Jest coraz bliżej bramki. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. No a trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Wspaniale przechwycił. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Dobra pozycja do oddania strzału. Krzysztof Piątek. Może teraz ruszyć skrzydłem. Pięknie, sam na sam. Grzegorz Piesio. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Krzysztof Piątek. No i przejęli w ostatniej chwili. To już końcówka tego jednostronnego meczu. Może być groźnie. Krakowia, ładny atak. 4 końcowe minuty regulaminowego czasu gry. Dobre, dalekie wybicie. Popatrzmy, Krakowia w natarciu. Ma szansę na dośrodkowanie. Chyba nieczysta interwencja. Co zrobi sędzia? Sędzia pokazał żółtą kartkę. Strata w ataku. Po dośrodkowaniu. Właśnie sędzia zakończył to spotkanie. Piękna wygrana i w dodatku bez straty bramki. No, może być groźnie.